Cześć, z tej strony witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Jest dzisiaj ze mną gościnnie JJ-ka. Witam Państwa serdecznie. I moi kochani, dzisiaj zostaliśmy wyzwani przez Supercella. Dostaliśmy wyzwanie, że musimy wdrapać się na górę po gemy. A zostało specjalnie dla nas stworzone koło fortuny, na którym znajduje się aż 15 zadymiarzy i do każdego zadymiarza jest przypisany jakiś challenge. A walczymy o super limitowaną figurkę Spike'a, która z pewnością się przyda na moją półeczkę. Moim zadaniem w dzisiejszym odcinku jest wykonanie 3 zadań z różnymi zadymiarzami, więc moi kochani, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to umówmy się, że za każde 3000 łapek pozostawione pod tym filmem w następnym odcinku wykonujemy kolejne zdanie. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja sobie poradziłam z tymi challenge'ami, to wpadajcie na mój kanał, który macie w opisie i który macie przypięty w karcie. Tak jest. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to nie zapomnij strzelić subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kontentem z gry Brawl Stars. A teraz, moi kochani, polecą 2 krótkie filmy podesłane przez naszych kochanych widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel i wygrali dzięki temu kod PSC o wartości Megaboxa. Dziękuję za wsparcie, jeżeli robicie jakieś zakupy, nagrajcie krótki filmik, podeślijcie na nasz e-mail kotfarel@gmail.com, a jeżeli twój krótki film pojawi się u nas na odcinku, to co? To znaczy, że wygrałeś kod PSC w kartę wartości Megaboxa. A teraz myślę, że już nie przedłużamy, zapraszam was tylko jeszcze do sklepu Pixi po fajne koszulki, właśnie wleciały nowe wzory. Z nowymi kolorami. Link macie w opisie, zachęcamy do każdego zamówienia, otrzymujecie zdjęcie z naszymi autografami, więc kupujcie, róbcie zakupy i cieszcie się i korzystajcie. A my teraz już lecimy z challenge'ami, trzymajcie kciuki, zostawcie opeczkę w górę na szczęście. No, kręć kołem. Okej. A tak oto, moi kochani, prezentuje się koło fortuny stworzone przez Supercell, specjalnie dla nas. Tak wygląda ta góra, którą będziemy dzisiaj podbijali, no jest i musimy kilkunastu zawalczyć. Jest zadymiarzy z emotkami i do każdego zadymiarza jest inne zadanie, więc ciekawa jestem, jakie zadania będzie musiał. Ja bym chciał zadanie Spike'a albo Franka, o, bo to tak moja waga, nie? Ten Frank. No, coś w tym stylu. No i uwaga, 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 Frank! No i dobrze, mówię. Co jest? Pięknie. Frank Sponge Challenge. Okej, a więc zadanie brzmi następująco. Krystian musi zagrać gierkę Frankiem i za każdym razem, jak zabije jakiegoś przeciwnika, musi wycisnąć gąbkę nad swoją głową. Tak, mokrą gąbkę. Pięknie. No dobra, niech będzie. Lecimy z tym challenge'em. Gąbka z wodą przygotowana, JJ-ka. Pokaż się. Będzie teraz wyciskała mi nad głową gąbkę, jak zrobię fraga. Lecimy. Lecimy, okej. Okay. Gram oczywiście tryb solo. Dobra, 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 jednak nie. To był głupi pomysł, żeby tego Broka podjeżdżać. No odejdź ode mnie, gościu. Nie dostał? No to ciekawa sytuacja się zapowiada tutaj teraz. Hop, hop. Nie no, odejdź. No bombarduje mnie tutaj z góry. Jeszcze jakieś psy szczekają w tle. Co tu się dzieje? Dobra, odejdź, odejdź z tym squeakiem. Nie no, kurde. Tutaj nie dam sobie po prostu rady. Dobra, muszę teraz zregenerować troszeczkę życia. Dobra. Mam 0 power cubesów, ale 10k życia, to jest sporo. Dobra, tego squeaka zamykamy. Hop, raz, dwa, trzy i 4. Dobra, przeżyję? Przeżyłem! JJ-ka, wyciskaj! To jest najgłupszy challenge, jaki gram. A ja nie mam na Franku gąbki! Halo! Dobra. Okej. Okay. Mam ulta w zanadrzu, ale jeden power cubes tylko. Zapowiada się ciekawie. Dobra, Frank na 5. No to super. Ciach. Nie ma nikogo? Halo. Bo na 5, dobra. Uciekam. Co tu robi? Laskopat, coś takiego. Hop. Hop, ult. Leżysz! Tak jest. JJ-ka, dawaj kolejną gąbkę. Zapraszam, zapraszam tutaj. Nie, 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 bo nie widziałem, nie widziałem. Głupi kąt, głupi kąt, głupi kąt. Odejdź, odejdź ode mnie. Teraz, dwa, trzy. Ginę, 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 żyję. Nie, zginąłem. Ale które miejsce? Uwaga, uwaga, miejsce numer 3, ranga 3, czyli zalicza się to do wina. Pięknie, nice. Okej, moi drodzy, a więc lecimy z kolejnym zadaniem. I uwaga, losujemy. Ja bym chciał Barley'a. Miód pitny, te sprawy, rozumiecie? Jak będzie Barley, to nie uwierzę. Już Franka uwaga, sobie uwaga, by... Uwaga, uwaga, Barley, Barley, gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie, Spike! Spike Challenge! Moje zadanie brzmi następująco. Po każdym zabójstwie zrób sobie piłkę do kosza, albo z papierka, albo normalnie zwykłą i wrzuć do swojego kosza na śmieci z odległości 3 metrów i 4 centymetrów. Tak jest. Zrób zwycięstwo i minimum 2 ujęcia. Więc można też zrobić wsad do śmietnika, więc lecimy z tym challenge'em.
Czas na wyzwanie Spike'a. Zamiast piłki mam papier toaletowy, którym będę rzucał do tamtego kosza, który przyniosłem. To jest dalej niż 3 metry, ale mi się wydaje, że uda mi się trafić, więc lecimy. No dobra, moi kochani, lecimy. Taktyka jest prosta. Zrobić jak najszybciej fraga. Mamy tutaj Dynamike'a, na którego od razu cisnę. Mój! Trafiaj, Farel, trafiaj! Tak jest! Mój! Super, mamy pierwszego fraga. I trafiamy teraz do kosza, nikt nie patrzy. Nie trafiłem. Jest! Teraz robimy tego El Primo. Bomba, 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 kaktus. Taktyczny kaktus. Kroimy Cuba. Dobra, dobra, dobra. Ult! Nie wiem, czy ja tam pokonałem. Leży ten Lu. Gin! Tak! Lu zginął, super. Kolejny frag. Nie trafiam. Jest! Kolejny punkt, pięknie. Odejdź. Tego El Primo. Ult. Leży. Ten El Primo będzie... Żyje! Co on zrobił? Przeskoczył jeszcze. Dobra, to był jakiś kozak, nie? Ten El Primo. Będę się z nim na pewno tutaj zaraz męczył. Dajmy tu kaktusa na razie. Tego Sandiego jeszcze jakbym porobił, było super. Top 4 to są zwycięstwa. Dobra, jestem już w top 3. Dobra. Sandy. Giniesz! Przeżył. Nie mam po prostu pytań. Edgar skacze! Raz, dwa, trzy, łódkę! Giniesz! Tak! Drugie miejsce! Tak? Tak jest, ranga druga, udało się to. Robimy jeszcze kolejne punkty. Nie no, nie trafiam. Co ja mam? Zeza jakiegoś? Tak jest. Ostatni z przewrotki. Teraz dla was trafią. LeBron James! Psa, uwaga! Prawie wiesz. Okej, okay, moi kochani. Trzecie wyzwanie. El Primo. Please, przez ramię przerzucać. Co fraga. Będzie! El Primo! Dawaj! Ems! O kurcze! Dobrze, wygraj mecz, mając owinięty wokół głowy papier toaletowy i trzymając telefon w pionie. Lecimy z Ems Challenge, ja też. Dobrze, moi kochani, czas zmienić się w toaletowego wojownika ninja. Czemu ten papier jest w kwiatki? To może się ustawię tak? Ale czekaj, nie mogę ci zasłonić oczu, bo musisz patrzeć przez oczy, nie? Wiesz, jak wygląda mumia? Mumia była tak zawinięta w bandaże, ale mogła, wiesz, jakby zmartwychwstała widzieć, nie? Rwie się już! No to nie tak mocno, no. Delikatnie. Muszę cię tak owinąć, żeby ci się nie rozplątało. No i się rozerwało. Żebyś nic nie mógł mówić. Raczyłam. Ej. Teraz to ja nic nie widzę. No dobra, Jacob wymyśliła, że tak to będzie. Pamiętaj, że musisz grać w pionie. Okej. Okay. Dobrze, moi kochani, zaczynamy challenge. Ledwo co oddycham i ledwo co widzę, więc jeszcze muszę grać w pionie. Dobra. Żeby nie było, że oszukuję. O kurde, jakoś chodzi. Tak, dobra. Ej, wcale nie jest tak trudno. Kiedyś Brawl Stars w ogóle był w pionie. Ale ja tych czasów nie pamiętam. Te takie czasy pamięta tylko Panda, który mi pokazywał screeny i opowiadał kiedyś, jak to wyglądało. O kurczę, moi drodzy, mamy tutaj Broka, którego będzie ciężko na pewno zaskoczyć. Ośmiobitowiec, raz, dwa, trzy, dostaję, przeżył, uciekam, dobra. Czuję się jak prawdziwy ninja, nie? Będę teraz atakował zaskoczenia. Okej, mamy Kolcika. On ma Silver Bullet? Nie, on nawet ma Star Powera, nie ma. Dobra. Ciach, leży. Dobra, jesteś mój, dobra, dawaj powerkiem psa. Okej, mamy dwa powerkiem psa. Rico! 400 życia! No pięknie! Dobra, Rico, nie bądź taki do przodu, hop. Bo ci tyłu zabraknie, ja tutaj stary jeszcze z tobą wygram. On ma 8 power cubes, jakbym się z nim sfokusował, z tym 8-bitowcem tego Rico, to by on padł. Dobra, ginie. Dobra, myślałem, że walnie we mnie ulta, to było przerąbane. O nie. Ginę. Żyje. Jezu, jak ja z nimi tańczę. Dobrze, on nie miał. Co ty robisz? Musisz, dobra. Kurczę. Ej, JJ-ka, nie troluj. Ja tu ledwo co żyję. Dobra, trzeba to inaczej zrobić. Tego 8-bitowca zaskoczyć trzeba, tak? Hop. Rozwalają mu tego towera. Hop. Dobra. O nie, leżę. Żyję. Dobra. Leżysz! Cox! Tik tutaj został! Uciekaj mi z tym tikiem! No, będę leżał. Niestety leżę! Ale no!
dobra, i tak spoko wyszło. Ranga numer 2 w pionie, jako mumia, nieźle. Moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie, że każde 3000 łapek to kolejne challenge w następnym odcinku. Super są te wyzwania, super cele, ja się mega fajnie bawiłem. Mam nadzieję, że wy również. Wbijajcie też na kanał JJ'ki, bo ona też dodała film z właśnie tymi wyzwaniami. Walczymy o Spike'a, więc moi kochani, co? Z wami się żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!